Dobry wieczór raz jeszcze. To jest mój już któryś raz w tym mieście, na tej scenie, przed tą publicznością. Jest mi zawsze niezmiennie przyjemnie witać się z członkami tej licznej naszej rodziny, którą tworzymy. Chcielibyśmy do naszej rodziny dołączyć tym razem naszych przyjaciół. To są też tacy, podobnie jak bracia Rybczyńscy, Marcin i Robert, tak samo ci dwaj, których tożsamość za chwilę ujawnię, są naszymi duchowymi braćmi. Pochodzą z północy, chociaż nie aż tak dalekiej, bo to jest południowa Norwegia, czyli jeszcze właściwie centrum Europy. Duchowi bracia, muzyczni bracia, z którymi już przyszło nam dzielić muzyczne szlaki w Europie, pojawili się w zeszłym roku na festiwalu Czyste Country w miejscowości Wolsztyn na zachodzie Polski. I teraz udało nam się ściągnąć ich raz jeszcze tutaj do tej pięknej, malowniczej scenerii. Idea... Tak, dzięki. Ja nie będę dopraszał się o brawa, rozumiem, że... Dzięki serdecznie. To, co teraz zaprezentują, właściwie mieliście już tego przedsmak rok temu, właściwie pełny smak w Wolsztynie na Czystym Country i przed chwilą w wykonaniu jednej drugiej tego duetu. Ten duet jeszcze będzie miał jedną, drugą i pół, ale to zobaczycie w trakcie rozwoju sytuacji. Ideą tego duetu jest idea o nazwie Highwayman. Angielski termin określający nie tyle ludzi autostrady, co w ogóle wędrowców, którzy wędrują autostradami, tymi metaforycznymi, przenośnymi autostradami życia i dzielą się opowieściami z tego, co przeżyli, z tego, co obserwują, obserwacje z tego, co przeżyli inni. Za mną, a przed wami, dwójka najlepszych, wiodących filarów skandynawskiej muzyki country, właściwie można powiedzieć światowej muzyki country, bo europejskiej. Oni są takimi właśnie highwaymanami, wędrowcami po całym świecie. Byli, a jakże, również i w Nashville, i w innych miejscach Stanów Zjednoczonych. Za mną, a przed wami, European Highwaymen, europejscy wędrowcy, G. Thomas i Arlie Carlsen, the European Highwayman. Oh, there's no one else to be.
pretty good, and here in Poland we kiss long Poland. Yeah, you look good. You know, there's some nice people here. Yeah, and next year, if you don't hear on stage, I will come here on my motorbike and have a vacation. This is beautiful, just beautiful. Yeah, the place is beautiful. But you know that the people are pretty nice too. Yes. I have seen some beautiful girls. I don't know. Are there any cowgirls? Let's see, some cowgirls. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, there's some cowgirls. And sometimes, you know, those cowgirls get the blues. And it's a hell racing time. But it's natural. So, even cowgirls get the blues. See the world turn upside down. Listen, right.